Motywem przewodnim dzisiejszej Ewangelii jest wstyd. Wstyd przed obciachem, wstyd przed wyśmianiem, wytykaniem palcami. Można powiedzieć, że też hejt. Ale dlaczego? Dlaczego mielibyśmy hejtować Józefa? Za to, że chciał postąpić poprawnie? Za to, że chciał wziąć w obronę bezbronną kobietę? Czy też za to, że jako mężczyzna w pełnym tego słowa znaczeniu wziął na siebie odpowiedzialność za kobietę, która została mu przypisana? Józef nie jest miękki w tym swoim postępowaniu. On bierze na swoje barki tę całą sytuację, to całe zamieszanie, bo gdzieś tam w sercu uważa, że pod tym, co widoczne dla oczu, dzieje się coś wielkiego. Doskonale zdaje sobie sprawę, że kobieta, która nie ma jeszcze męża, a widać ją już z brzuchem, uchodzi za kobietę cudzołożną, więc krótko jest puszczalska. A prawo przewidywało dla takiej ukamienowanie, a więc śmierć. Gdzieś tam w głębi duszy nie daje to spokoju Józefowi, który chce trochę obejść to prawo i uratować Maryję. I to można powiedzieć, że jest niewiarygodne, że dobro trzeba ukrywać, że pomoc człowiekowi jest taka trudna, a zarazem jest to zrozumiałe, że wybiera się częściej to, co jest łatwe, tą drogę na skróty, bo nie trzeba się wysilać. Stąd mamy takie, a nie inne wynaturzenia, wieczne narzekanie, psioczenie wręcz, że coś ode mnie chcą. Wracając jednak do wstydu, to zmieniły się obyczaje i wartości. To, co kiedyś było wulgarne, wyuzdane i obrzydzające, staje się dzisiaj powodem do zachwytu. Wręcz jest popyt na takie zachowania, bo jest jakaś sensacja, bo coś się dzieje, bo nie jest tak jak zawsze. Natomiast to, co szlachetne i wartościowe, zyskało status rzeczy niepożądanych, zachowań niepożądanych, obciachu. Może jednak warto zweryfikować wszystko, co dotyczy ciebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ja się w życiu kieruję. Czy to, co prezentuję na zewnątrz, to, co można o tobie zobaczyć w mediach społecznościowych, jest prawdziwe? Czy może właśnie pod tym płaszczykiem człowieka wchodzącego w dorosłe życie, dojrzałego na swój sposób, osoby niezależnej, nie jest tak, że gdzieś w środku kryje się takie małe dziecko, które się wszystkiego lęka? I właśnie strach przed tą prawdą sprawia, że nie potrafimy trzymać się prawdy. Wstyd powinien być tam, gdzie więcej jest głupoty w moim zachowaniu niż mądrości. Wstydzić się powinienem rezygnacji z dobra na rzecz wygody. Wstydzić się powinienem tego, że odszedłem od wartości, które mnie wznoszą, a poszedłem ku temu, co mnie zniewala. Dobro, wartość, obrona życia ludzkiego nigdy nie powinny być powodem wstydu.